Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4. Dzisiaj postaramy się zdobyć niesamowity samochód z Cyberpunk 2077. Taki jest, ten samochód pojawił się w Forza Horizon 4 ponoć. Można go zdobyć przejeżdżając jeden specjalny wyścig, na który właśnie jedziemy. Jest to samochód z Cyberpunka i został on odtworzony w Forza Horizon 4, to jest niesamowite. I wiecie, co jeszcze jest niesamowite? Że to nie jest pierwszy taki myk ze strony twórców Forzy, bo już wcześniej pojawiały się samochody nielicencjonowane, czyli takie, które po prostu nie mają marki, nie jest to na przykład Audi. Pojawił się na przykład Quartz Regalia z Final Fantasy jakiś czas temu i pojawił się nawet w dwóch wersjach, w takiej wersji offroadowej, takiej z wielkimi kołami i w takiej wersji, no powiedzmy, ulicznej. Tak, wyścig uliczny nazywa się Night City Exe. Proszę bardzo, wejdźmy sobie, zobaczymy, jak to wygląda. Tak, możemy jechać tylko solo, nie można robić w kooperacji, trzeba wybrać samochód, którym będziemy się chcieli tutaj ścigać. Powiem szczerze, nie wiem, co wybrać. Nie mam nic takiego, powiedzmy, cyberpunkowego. Tu macie kolejny nielicencjonowany samochód, jest to Riprod z Hot Wheels, proszę bardzo. Jest ich tutaj więcej, są samochodziki nawet z Lego. Normalne takie samochody z Lego, można sobie je wziąć i wiesz, i sobie nimi jeździć. Jest kilka nielicencjonowanych aut, weźmy sobie może tego Quartz Regalię. Proszę bardzo, tu jest ten wielki monster, bierzemy go i sprawdzamy. Nawet nie wiem, czy mam stunigowany, czy nie, tutaj nie było wymagań podanych co do auta, którym będziemy się ścigać, jakie ono ma mieć, jaką ono ma mieć moc i tak dalej. Więc wziąłem sobie tego potwora i tyle. Mam nadzieję, że więcej tych aut z Cyberpunka pojawi się w Fordzie, byłoby super. Mamy tutaj taki pojedynek. Strasznie krótkie biegi mam w tym aucie. Czyli takie auta fantastyczne ścigają się między sobą teraz. Próbuję tamtego rozwalić, ale świetnie wyglądają te jego lampy. Ło, nie wiem czy... O, się! Trochę mi uciekł, ale mam nadzieję, że uda mi się jeszcze podgonić. Ta moja fura jest, kurczę, naprawdę mocarna. Redukcja. Ej, on szybki jest. Ciekawe jak brzmi. Pewnie skopiowali dźwięk z jakiegoś innego auta, ale to nie ma znaczenia. Dawaj, hops, hops, hops. Ciśniemy, 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 ciśniemy. Mam nadzieję, że uda mi się go jeszcze, kurczę, podgonić. Dawaj, regalia! Wiecie co, Cyberpunk 2077 jest to świetna gra, w którą ja się teraz zagrywam i powiem wam, że nie mogę się doczekać kolejnego streama, kiedy razem z wami będę przeżywał te emocje związane z Cyberpunkiem. Natomiast spotkałem się z taką opinią, że w Cyberpunku jest podobny sposób prowadzenia samochodów co w Forzie Horizon i w ogóle w Forzie. No, nie zgodzę się z tym, zdecydowanie nie. Przede wszystkim tam jest dużo gorsza fizyka, na przykład zderzeń pojazdów z otoczeniem i z innymi pojazdami. Tutaj ta fizyka po prostu istnieje i to działa dobrze. No i poza tym jest to typowa gra wyścigowa, no i najlepsza gra wyścigowa, jaka istnieje. Jeśli bierzemy pod uwagę taką, wiesz, czystą zabawę z arcade'owego jeżdżenia, a nie bierzemy pod uwagę na przykład jakichś tam symulacyjnych doznań, to jest to najlepsza gra wyścigowa, jaka istnieje. To zdecydowanie się chyba nikt z tym nie kłóci. Natomiast Cyberpunkowi daleko jest zdecydowanie do sposobu prowadzenia tego z Forzy czy innych gier wyścigowych, które ja gram. Czekaj, bo ja tu już koniec wyścigu jest. Dawaj, kurczę, jaki on szybki jest. O ty. Dawaj, 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 dawaj. Tu już finisz. O nie! Widzę, że tutaj trzeba solidne działa wyciągnąć na ten pojedynek. Trzeba było wziąć Lamborghini Huracan Performante. Naprawdę bardzo, bardzo szybką furę. Myślałem, że tą regalią uda się go pokonać, ale kurczę, nawet... Kurczę, jadę tym Performante teraz i ten gościu trzyma się tam za mną. Więc to chyba nie jest wcale taki słaby samochód. Mogłem tutaj wybrać samochody tylko z klasy S1. Tylko samochody z klasy S1. A nie, chciałem wziąć, nie wiem, jakiegoś Bugattiego, żeby go pokonać i się nie dało.
Ale myślę, że teraz tym Lambosem pójdzie, bo to jest już takie auto typowo na szosę, a nie tak jak tamta regalia, którą widzicie, ciężko było się utrzymać tak w prostym pasie, żeby jechać, no. No ale wracając do tematu Cyberpunka, no to muszę przyznać, że tam fajnie się jeździ tymi samochodami, ale raczej to prowadzenie jest takie porównywalne do tego, co mamy w GTA 5, z tym, że w GTA 5 i tak ta fizyka jest po prostu lepsza. Często mi się zdarzało, że w Cyberpunku gdzieś tam tym samochodem przenikałem przez inny samochód, dosłownie przenikałem przy wyższej prędkości. Albo mi się zdarzało, że samochód przenikał przez jakiś tam element otoczenia, nie? Czyli przez jakiś budynek, jakieś płotki czy coś takiego. Więc myślę, że no nie można aż tak przesadzać, że sposób prowadzenia, czy raczej prowadzenie samochodów jest takie jak w Fordzie Horizon, bo, czy tam w ogóle w jakiejś innej Fordzie, bo to no, jest bez sensu totalnie. Natomiast gra jest fajna, są tam pojazdy i te pojazdy są interesujące, fajnie wyglądają. No i właśnie jednym z nich jest ten, który mam nadzieję, że tym razem uda mi się zdobyć. Wystarczy chyba przejechać ten wyścig i jego się dostanie. Szczerze? Nie wiem. Widz mi powiedział na Instagramie, że jest taki wyścig, pojawił się teraz w najnowszej aktualizacji i można zdobyć sobie tę furkę. Proszę bardzo. Zaraz zobaczymy. I proszę bardzo, Quadra Turbo R VTEC z 2058 roku został dodany do mojej kolekcji. W sumie tak patrząc na samochody, które są już w Cyberpunku, no to jest takie dosyć stare auto. 2058 rok, no to jakby... Tam są samochody z 2077 roku, czyli ten samochód ma prawie 20 lat w grze w Cyberpunku, to już jest stary klocek. Ale to nie jest najnowszy samochód, znaczy nie wiem jak to powiedzieć, najnowszy? Jak to powiedzieć, że coś jest z przyszłości? Jak mówimy, że coś jest stare, to mówimy najstarszy, a jak z przyszłości, to nie mówimy w ogóle, nie? Że, bo nie ma takiego słowa w języku polskim. Że coś jest z przyszłości, coś jest najstarsze, albo coś jest stare, a coś jest przyszłościowe? Z przyszłości? Nie ma takiego słowa, nie wiadomo jak to wymówić. W każdym razie tutaj jeszcze jest nowszy samochód z gry Halo i to jest taka offroadówka, a tutaj mamy z 2050, tak, 2050 lata. Proszę bardzo, bierzemy, mam nadzieję, że tych lat jeszcze dożyję. I że dożyję takich fantastycznych samochodów. I mam nadzieję, że dożyję tego, że w ogóle będą jakiekolwiek samochody. Dobra, i co my... Kurde, i to wygląda fajnie. W Cyberpunku tym autem już się kawałek przejechałem. Tak, i przednie błotniki troszeczkę odsłaniały przednie koła. Ekstra są te światła, w ogóle design tego samochodu. Ekstra to pomyśleli. Przypomina coś jakby Lamborghini Countach zmiksowane z Lamborghini Diablo albo coś takiego. Tylne światło są, w ogóle jakiś kosmos jest, ale przepiękny design, naprawdę ktoś miał łeb na karku, żeby stworzyć ten samochód. Bardzo ładnie wygląda. I teraz zobaczymy sobie, jak wygląda środek. Kurde, ja cię pierniczę. O kurde, ale czad, zobaczcie sobie na to. What? To jest jakiś kosmos. No sprawdźcie sobie to. Niesamowite. Przejedźmy się nim kawałek, zobaczmy. Forza jest to gra, która ma bardzo dużo różnych szczegółów i detali. Możecie nawet zwrócić uwagę na to, że w przedniej szybie odbija się kokpit samochodu i wygląda to nieźle. Posłuchajmy go przez chwilę. Ma w ogóle jakieś biegi? Dobra, jest dwójka, trójka, piątka, szóstka. Siódemka, zobaczymy ile maksymalnie ma tych biegów. 4. 7 biegów ma maksymalnie, okej. O, jeszcze ciężko jest odgadnąć specyfikację czegoś takiego, no nie? Ekstra to wygląda, jaka kierownica w ogóle, wielofunkcyjna oczywiście. Ja pierniczę, i chciałbym mieć taki samochód w rzeczywistości. Super wygląda. Wygląda jakbyśmy mieli, zobaczcie, tutaj jak jest deska rozdzielcza, pod deską rozdzielczą mamy tam sporo przestrzeni, nie ma czegoś takiego, że coś tam jest zamknięte. Na przykład jest taki przedział między nogami, powiedzmy, kierowcy, a nogami pasażera.
ma szerokie kapcie. Zaraz go jeszcze dokładnie obejrzymy w Forza Vista, gdzie będzie można wszystko sobie pootwierać, jeśli będzie to oczywiście możliwe. Jedna rzecz, zwróćcie uwagę, bo tak jak wam mówiłem, w Forza Horizon mamy bardzo dużo szczegółów i detali samochodów. Zwróćcie uwagę na tylne wydechy, które drgają. Samochód się buja na boki, jak dodajemy gazu, ale zwróćcie uwagę na tylne wydechy, one delikatnie drgają podczas gdy samochód jest na chodzie. I one drgają z wyższą częstotliwością, jeśli dodajemy więcej gazu. Za to właśnie kocham Forza Horizon, że są tutaj takie detale, nawet w samochodach, które jak widzicie nie są licencjonowane, które nie istnieją w rzeczywistości jeszcze. Ale mam nadzieję, że na fali popularności Cyberpunka powstanie nawet taka marka, bo to jest absolutnie możliwe, patrząc jaka popularność tej gry jest obecnie na świecie. Ludzie się specjalnie zwalniają z pracy, żeby grać w Cyberpunka, to jest po prostu nieprawdopodobne. Ogromne, zobaczcie, ogromne kapcie z tyłu. Przeszerokie. Nie ma chyba drugiego takiego samochodu w Forza Horizon, który by miał tak szerokie kapcie. No może jakiś tam dragster ma coś takiego, ale jest szeroki, jest kurde ultra poszerzony. Jest po prostu fantastyczny ten samochód z wyglądu. I aż ciężko sobie wyobrazić, że twórcy Cyberpunka wpadli na to, żeby zatrudnić jakiegoś takiego designera, który faktycznie przyłoży się do tworzenia tych samochodów, bo jest dużo takich gier z otwartym światem. Jest na przykład Sleeping Dogs, gdzie no widać ewidentnie, że do projektu samochodów jakby tam się nie przyłożyli za bardzo. A tutaj mamy doskonale odwzorowane kokpity, gdzie tamto to nie jest gra wyścigowa, to jest gra RPG z otwartym światem. I wiecie, musieli zrobić fizykę tych samochodów, które prowadzą się w porządku, i jakby stworzyć cały ten ekosystem, który tam funkcjonuje. No to jest dla mnie niesamowite. Z tego wszystkiego aż Forza mi się skraszowała. Skoro już jesteśmy w garażu, to zobaczmy, co możemy z tym samochodem zrobić. Patrzcie, możemy nawet otworzyć tył tego auta i zobaczyć, co jest pod maską z tyłu. Ciężko powiedzieć, co to jest. To ostatnio interesowałem się samochodami wodorowymi, znaczy z napędem wodorowym. I to wygląda jak coś w rodzaju właśnie tego. Ale też mamy w układzie V chyba tłoki, nie wiem, co tam jest w tym samochodzie. Widzimy, że silnik jest w układzie V, no nie? Jakby widać to chyba, że jest taka V-ka tam. No w każdym razie wygląda to sobie tak. Możemy tutaj, co? Możemy tutaj tablicę rejestracyjną przyczepić, proszę bardzo. Zaraz sobie go stuningujemy i przerobimy. Tutaj widzimy, że wow, co to tam z tyłu jest? Takie, widzicie od dołu rzeczy? Tak jakbyśmy mogli tam jakiś pług podczepić do orania pola, nie wiem. Jakiś taki zaczep, od czego to jest? Mam nadzieję, że to się dowiemy w grze, w Cyberpunku. Dlaczego? What? Jaki kosmos! Kurde! Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Znaczy tak, w Lamborghini się ciekawie otwierają drzwi, w Koenigseggu się ciekawie otwierają drzwi, ale coś takiego pierwsze widzę, coś takiego. Kurde, jaki kosmos. A z drugiej strony? Patrz na to, pięknie. Dobrze, mamy fotele z jakąś wentylacją, jakimiś bajerami, nawet ciężko powiedzieć, co to jest. I faktycznie, tak jak myślałem, wsiądziemy sobie na siedzenie pasażera. Faktycznie tak jak myślałem, tutaj mamy pod deską rozdzielczą taką przestrzeń, gdzie no po prostu jest przestrzeń, nic nie ma. A przeważnie w samochodach tam to wszystko jest, wiecie, zabudowane ładnie, no nie? Tutaj nie ma nic, mamy tylko tam jakieś rurki albo coś takiego. Wow, czekaj, a możemy zamknąć drzwi albo... Pewnie, o ja pierniczę, jak to wygląda. Myślę, że ten ruch otwierania i zamykania jest troszeczkę przyspieszony, ciężko powiedzieć. W każdym razie, no, jest to mega, mega też achievement, mega osiągnięcie ze strony twórców Forza Horizon, że wiesz, że udało im się taki samochód stworzyć tutaj w grze. Tutaj mamy napisane Jet Intake chyba. Jet Intake, nie wiem, co to oznacza. Po prostu coś. Jakby wlot powietrza, nie? Tutaj z boku.
Możemy sobie odpalić oczywiście też światła. Czekaj. Ops. I przednie światła świecą się tak. Nie ma tutaj żadnej animacji, nic się nie otwiera. Przednie światła świecą się tak, więc jest to dodatkowo dziwne. Możemy otworzyć przednią maskę, która... No to jest po prostu bagażnik tutaj, nie? Możemy sobie coś tam przypiąć. Ej, wiecie, ten samochód w Cyberpunku to jest klasyk. To jest motoryzacyjny klasyk. Tutaj mamy jakieś replace filters every weeks of active use. O kurde, jakieś filtry są. Ciekawe od czego? Ciężko zgadnąć, nie? Ale to wygląda jak jakiś samochód na wodór. I to jest klasyk, ej słuchajcie, on w grze to jest klasyk, a dla nas to jest totalny kosmos jakiś, nie? O co chodzi w ogóle? Ekstra. Z tyłu mamy jakieś filtry też, zobaczcie. Mega to wygląda, po prostu poziom detali jaki zrobili przy tym samochodzie jest niesamowity. Ekstra. Z lusterka są przyczepione do bocznych drzwi, co jest oczywiste, i one tak się odsuwają też do tyłu. Zobaczcie, szyba się chowa przy otwieraniu. Pff, jakiś kosmos w ogóle. Totalny kosmos. No dobra, to jeszcze nie koniec chyba niespodzianek. Zobaczmy, co my możemy z tym samochodem zrobić. Nie możemy tutaj... nie możemy dać tutaj jakiegoś innego silnika. Możemy zrobić konwersję napędu z napędem na 4 koła. Nie chciałbym tego robić. Jakie te kapcie tam są szerokie. Ciekawe, czy można je... Ty, tu można dystansę dać do tego. Patrzcie, jakie szerokie kapory są. O co chodzi? Ja pierdziut. To jest prawie na pół samochodu. Niesamowite. Okej, okay, mamy. Można zmienić felgi. Tak z ciekawości tylko zobaczę, ale raczej nie będę chciał zmieniać, bo zobaczcie jak to wygląda. No. O, ta felga nawet nieźle by wyglądała. Zwiększyć rozmiaru felgi chyba się nie da. Możemy zmienić rodzaj opony. Nie ma potrzeby, bo te opony z napisem, one są takie same jak te bez napisu. Możemy dać opony dragowe, możemy dać opony offroadowe jeszcze. Spoko, mamy coś takiego. Możemy zmienić skrzynię biegów, dać taki regulowalny dyferencjał. Możemy dać lepsze hamulce i możemy dać, słuchajcie, zawieszenie driftowe, jeśli... Ktoś z was chciałby tym samochodem driftować? Proszę bardzo, możecie nim sobie polatać. Możemy troszeczkę lepsze zawieszenie dać, wyścigowe. Możemy polepszyć stabilizatory. Jakby każdy z was może wbić do Fordzy i kupić sobie ten samochód. Znaczy kupić, zdobyć, nawet nie musicie go kupować. Zrobimy go na maksa, zobaczymy jakie ma osiągi, ile maksymalnie pojedzie. Podejrzewam, że ten silnik to jest w ogóle jakaś kosmiczna technologia. Ciężko powiedzieć, co to nawet jest, nie? Jakby jakiś wodorowy shit. Tak, zaraz zobaczymy, ile koni mechanicznych osiągniemy. I proszę bardzo, 1444 konie mechaniczne. To jest sporo. To jest, kurczę, sporo. I samochód ląduje w klasie S2. Przez co chyba jest totalnym koksem. Jak zauważyliście, nie mogliśmy tutaj zainstalować żadnego spoilera, nic z tych rzeczy. Więc samochód jest... samochód powinien mieć jakiś swój zestaw aerodynamiczny. Zaraz to sprawdzimy. Tutaj mamy to i możemy tak, możemy zwiększyć sobie docisk aero poprzez spoilery, które są fabrycznie zainstalowane do tego samochodu. Co to jest? Przecież ja, ej, ja nie instalowałem. Tu napęd jest na 4 koła w końcu, czy nie? Zaraz, muszę to jeszcze raz sprawdzić. Tu mieliśmy konwersję napędu. Ej, faktycznie, ja nie zwróciłem uwagi, ale tutaj w standardzie ten samochód ma napęd na 4 koła. Ja nie zwróciłem na to uwagi. Jakoś nie przyszło mi to do głowy. Jakby gdzie? No dobra, tam jest jakieś miejsce na wał napędowy. Ale tak, kurde, to jakiś... Dobra. Napęd na 4 koła ma w standardzie, dzień dobry. To jest faktycznie takie Lamborghini albo coś. Dobra, mamy, ej, słuchajcie, mamy stunigowany samochód na maksa. Więcej się nie da. Jest już maksymalnie podtuningowany. No,
słuchajcie, brzmi w porządku, jak jakieś Lamborghini z V10, tak? Ale wygląd to jest po prostu majstersztyk. Jakby pokazywałem wam samochody, które tutaj pojawiały się w Fordzie Horizon, które były z innych gier lub z jakichś filmów czy coś, ale żaden nie dorównuje jakby poziomowi szczegółów, detali do tego auta. Jasne, Quartz Regalia też została zrobiona ładnie odwzorowana, ale moim zdaniem, no to jest kwestia gustu, ale moim zdaniem ten samochód nie jest tak piękny jak to. To jest po prostu jakiś obłęd, nie? Dobra, jedziemy sobie na autostradę, zobaczymy ile fura osiągnie maksymalnie, po maksymalnym tuningu z tymi przeszonymi. Jeszcze daliśmy sobie dystansę, jeszcze bardziej sobie. Jedna rzecz, poczekajcie, bo tutaj w Fordzie Horizon możemy sobie dostosować samochód pod różnymi kątami, pod różne rzeczy i możemy także zwiększyć camber z tyłu, słuchajcie. Dajmy na maksa negatyw i zobaczymy, co się stanie z tylnymi kołami, jak samochód będzie wyglądał. Czekaj, weźmy sobie tryb aparatu. Ja pierdziczę. Wiesz, tu pół koła jest w powietrzu. Ja cię nie mogę. Nie no, nie wygląda to dobrze, ale taki byłem ciekawy. Gdyby ten samochód był w Need for Speedzie, tam można było szalony negatyw zrobić. Negatyw sobie zostawimy, ale oczywiście nie taki hardkorowy. Zmienimy go na, wiesz, na taki normalny, no, bez przesady. Musicie sobie sprawdzić, ten samochód jest obłędny. Głupio by było nie mieć go w garażu. No myślę, że każdy będzie go miał, bo zdobyć go jest epicko łatwo. Ja tam pojechałem słabo, bo tak. Dobra, jedziemy. Paki on spokojnie osiągnie. Tutaj zabrakło mi drogi, tutaj jest też taka długa, prosta. Zabrakło mi trochę drogi, ale zaraz wyjedziemy na autostradę i zobaczycie, co on potrafi. Myślę, że tak 430 to lekko osiągnie. Ten siódmy bieg jest już takim sporym nadbiegiem. Wydłużyłem nieco biegi przy, wiecie, dodaniu mocy, trzeba to zrobić. Dodaliśmy turbo sprężarki. Ciekawe, nie spojrzałem, ile ten samochód ma mocy w standardzie. Ale dobra, już teraz sobie ulepszyliśmy. Podejrzewam, że gdzieś około 700 koni, może 600 koni mechanicznych, jakoś tak. Dobra, mamy autostradę, lecimy. Maksymalnej prędkości 411 mieliśmy przez chwilę, widziałem. Zaraz pojedziemy w drugą stronę i zobaczymy. No tak, myślę, że 430 na spokojnie, nie? Nie będzie problemu raczej. Tu musimy sobie zawrócić. Dobra, zawracamy sobie, hops. Jak ten środek wyglądał? Jestem podjarany na maksa. Lubię takie nietypowe samochody w ogóle, ale... Nie wiem, czy w ogóle zwróciliście uwagę na to, ale w tym samochodzie postać nie zmienia w żaden sposób biegów.
osiągnięcia maksymalnej prędkości. Teraz wziąłem moją ulubioną kamerę z zewnątrz. Zobaczymy, jak mi pójdzie. O, ja pierniczę. Ciężko jest przy wyższych prędkościach opanować tę furę, a nie chciałem zwiększać docisku aerodynamicznego, żeby właśnie jak najwyższą prędkość osiągnąć. Strasznie duży ruch tutaj jest, cholera. O! Jezu, nie da się ich wszystkich wyminąć. I 31. Rzuca, fuck. 31 było, nie? Myślę, że spokojnie dałoby się tutaj jeszcze troszeczkę tuning dostosować i wiecie, osiągnąć wyższą prędkość na lajcie. Ale czy to ważne? Zastanawiam się właśnie, jakby tak zrobić samochód typowo pod wyścigi, nie pod tam, wiesz, żeby osiągnąć jak najwyższą prędkość, ale pod wyścigi, żeby fajnie nim pokonywać zakręty i tak dalej. Jakby on sobie radził naprzeciwko tych innych samochodów, które tutaj są. Podejrzewam, że jest zrobiony tak, aby po prostu był też możliwy do pokonania, no bez przesady. Jest taki troszeczkę śliski w prowadzeniu. Nie jest taki super przyczepny, ale no mówię, tutaj kwestia też dostosowania tuningu. Ja tutaj właściwie nic nie zmieniałem. Poza tym to sobie tam dodałem trochę mocy, a tak to jest standardowy. Myślę, że do klasy S1 byłby dobry. No i zobaczcie, twórcy Forza Horizon po raz kolejny nas bardzo mile zaskakują, dodając niesamowite aktualizacje do gry i dodając fantastyczne samochody. Ostatnio był nowy update'ik z Super 7, gdzie możemy tworzyć swoje własne traski, a teraz mamy taki oto samochód, który pojawił się na premierę Cyberpunk 2077. Mega, mega fajna sprawa. Oczywiście jest to współpraca między CD Projekt Red a marką, która tworzy Forza Horizon, a Microsoftem. Więc no, fantastyczna sprawa, jest to całkowicie darmowy update, nawet ktoś, kto nie ma wersji Ultimate, może sobie wbić, ktoś, kto nie ma żadnego dodatku, ktoś, kto ma tylko, może sobie kupić tylko Game Passa z Forza Horizon 4 za 5 zł i może sobie pograć tym samochodem w Fordzie przez miesiąc, proszę bardzo. Także to jest naprawdę, naprawdę super sprawa, w jaki sposób tworzy Microsoft swoją najlepszą ścigałkę. No i kurde, jest to naprawdę fantastyczna gra pod wieloma względami, cały czas coś nowego się pojawia i takie smaczki jak ten są po prostu niesamowite. Ja jeszcze sobie porobię tutaj jakieś fotki tego samochodu, a was zapraszam na kolejny odcinek z Forza Horizon 4, bo to nie jest jedyny samochód, który został dodany w tej najnowszej aktualizacji. Na przykład jak wejdziemy sobie do playlisty festiwalowej, pojawiło się coś dziwnego, o czym nigdy nie słyszałem. AMG Hummer Coupe. Wystarczy przejechać jedne mistrzostwa, żeby zdobyć ten samochód. To jest coś w rodzaju Mercedesa, ale kurde, nie mam pojęcia, co to za samochód i będę chciał go zdobyć. Także proszę bardzo. Fantastyczne auto. Kurczę, ale super, że je dodali, naprawdę, mega. Piszcie, co myślicie o tym samochodzie, no i dajcie znać, czy macie już w swoim garażu tą furę. Ja was zapraszam do subskrybowania kanału, nie zapomnijcie o tym. I trzymajcie się, do następnego. Hejas!